Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Centrum Powiadamiania Ratunkowego po pierwszym etapie tworzenia. Pod 112 jestem w stanie otrzymać każdą pomoc, której potrzebuję. Koniec gimnazjalnych egzaminów. Stresujące te 3 dni? Jakoś tak na średnio. Jak się dobrze przygotowało, to nie. Karta dużej rodziny w Jaśle. Według naszych szacunków taka grupa osób, tych rodzin, to jest w granicach 650. Porażka RES-owi. Czego zabrakło? Poniekąd wszystkiego. Zaczynając od naszej gry, kończąc na takim szczęściu. Około 1200 zgłoszeń dziennie trafia na numer alarmowy 112 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Dzięki pracy operatorów do służby trafiają wyłącznie prawdziwe zgłoszenia wymagające interwencji. Podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska przedstawiła zasady funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, który ma pełnić rolę jednolitego systemu odbierania wszystkich numerów alarmowych. Na Podkarpaciu właśnie zakończył się pierwszy etap jego tworzenia. Operatorzy przyjmują zgłoszenia na numer 112, weryfikują je i przekierowują do właściwych służb ratunkowych. Budowa tego systemu miała na celu przede wszystkim takie przygotowanie, żeby ten numer stał się funkcjonalny, żeby był jednolity i w pamięci każdego funkcjonował, że pod 112 jestem w stanie otrzymać każdą pomoc, której potrzebuję. Czyli w danym momencie nie będę się zastanawiać, jaki numer ma policja, straż pożarna czy pogotowie, bo nam się wydaje, że to jest takie oczywiste, ale w różnych sytuacjach kryzysowych czy trudnych to takie elementy mogą na przykład wypaść z pamięci. Ma nam zostać w pamięci jeden element. 112 to jest ten numer, pod którym dostaniemy pomoc taką, jakiej będziemy potrzebować. Obecnie centrum działa w dwóch lokalizacjach, przy Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej oraz w Urzędzie Wojewódzkim. W sumie na 23 stanowiskach telefony odbiera całodobowo 45 operatorów. Osoby te są przeszkolone według jednolitego systemu obowiązującego w całym kraju, są odpowiednio przygotowane, wszystkie te osoby znają przynajmniej jeden język obcy oraz są przygotowane do odbierania zgłoszeń numerów alarmowych. Wojewoda poinformowała także, że przygotowywany jest system alarmowy dla osób głuchoniemych. Poprzez wysyłanie SMS-u lub e-maila osoby te będą mogły wezwać pomoc. 23 tysiące gimnazjalistów z Podkarpacia ma już za sobą egzaminy końcowe, które są warunkiem ukończenia szkoły i przepustką do dalszej nauki. Gimnazjaliści zmagali się z językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie. W kolejnych dniach sprawdzali wiedzę z matematyki i języka obcego. Z historii, z WOS-u, no myślę, że był łatwiejszy niż mogło się wydawać na początku, bo się trochę bałyśmy. Stresujące te 3 dni? Jakoś tak na średnio. Jak się dobrze przygotowało, to nie. Egzamin gimnazjalny to tak naprawdę pierwszy w karierze uczniów test, który decyduje o ich przyszłości. Dobrze zdany pozwala dostać się do wymarzonej szkoły średniej. To jest dla nich, dla nas jako dla szkoły, to jest pewna analiza osiągnięć, które przez 3 lata wiedzę, jaką zdobywali. Do testów gimnazjalnych na Podkarpaciu przystąpiło w tym roku 23 tysiące uczniów. Rzeszowscy radni z wszystkich klubów w specjalnej komisji pracują nad ulepszeniem regulaminu budżetu obywatelskiego. Najważniejsze zmiany dotyczą kwoty zwiększonej do 6,5 miliona złotych. Kolejne dotyczą głosowania. Zmniejszono liczbę głosów z 3 do 2 oraz wprowadzono zasadę, by głosy były wrzucane bezpośrednio do urny, a nie przekazywane osobom trzecim. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo kart do głosowania, tych, które będą oddawane na papierze, w ten sposób, że we wszystkich punktach, które będą przyjmować głosy, będą zapieczętowane urny, ponieważ zdarzyło się, że na niektórych kartach najwyraźniej ktoś dopisywał dodatkowe pozycje. To znaczy w przypadku, kiedy ktoś oddał tylko jeden głos, a pozostałe dwie rubryki były puste, to ktoś tam dopisał nowe numery. Podczas nadzwyczajnej sesji radni jednak nie podjęli decyzji dotyczącej budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Okazało się, że grupa mieszkańców skierowała do Rady Miasta propozycję zmian w regulaminie budżetu. Dotyczyły m.in. wprowadzenia akcji informacyjno-konsultacyjnej dla mieszkańców, wydłużenia czasu składania wniosków oraz zmian sposobu głosowania i liczenia głosów.
Z tym się o tyle nie zgadzam, że po pierwsze zapisaliśmy w tym projekcie obowiązek pana prezydenta do wskazania miejsca lub osób, które będą odpowiadać na pytania zainteresowanych mieszkańców, czego przedtem nie było. A po drugie twierdzenie, że na zgłaszanie zadań 2 tygodnie to za mało, wydaje mi się przesadzone. Tym bardziej, że zadania można przygotowywać już. Będziemy po uchwaleniu tej uchwały jeszcze czekać 2,5 tygodnia na jej uprawomocnienie, więc to jest również czas na przygotowanie zadań, na badanie okoliczności, sprawdzanie, czy propozycja spełnia kryteria. Projekt uchwały został skierowany do Komisji Budżetowej i będzie rozpatrzony na kolejnej sesji. Jasło jest kolejnym miastem w naszym regionie, które wprowadza kartę dużej rodziny. Będzie ona upoważniała rodziny wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci do wielu zniżek. Jasielska karta dużej rodziny uprawniać będzie także do pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do miejskich przedszkoli i tańszych biletów w miejskich autobusach. Rodziny wielodzietne mniej zapłacą za ofertę domu kultury, obiektów sportowych i muzeów. Zniżki wynoszą od 20 do 50%. Według naszych szacunków taka grupa osób, tych rodzin, to jest w granicach 650. Myślimy, że pośród tych 650 część jest pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, część nie. Ale jak sobie Państwo policzycie, idąc na przykład do Jasielskiego Domu Kultury na jakiś spektakl z 5 dzieci, no to te wydatki, niezależnie od tego, jaki jest dochód na osobę w rodzinie, są rzeczywiście znaczące, czy pójście na basen. Karta dużej rodziny będzie uprawniać też do zniżek opłaty za śmieci. Będzie to dopłata do kosztów ponoszonych za odbiór posegregowanych odpadów, bo to jest rzecz istotna. Dopłata będzie w wysokości 5 zł do 3 dziecka i kolejnych, czyli dla rodzin dużych w Jaśle. Do jasielskiej akcji włączyły się na razie miejskie instytucje, ale program wsparcia rodzin wielodzietnych otwarty jest na wszystkie podmioty świadczące płatne usługi. Szczegółowy wykaz ulg, z jakich będą mogli korzystać posiadacze karty dużej rodziny, określać będzie opracowywany właśnie katalog. Dostępny będzie w specjalnej zakładce na oficjalnej stronie miasta, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. Międzynarodowy wieczór w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Wzięli w nim udział studenci Erasmusa, którzy z różnych stron świata przyjechali na krośnieńską uczelnię. Studenci przy pomocy slajdów prezentowali rodzinne kraje, opowiadali o swojej kulturze, stylu bycia oraz jak wyglądają szkoły wyższe w ich miastach. Studenci z Turcji swoją prezentację wzbogacili o taniec, śpiew i tradycyjne dla kuchni tureckiej potrawy, którymi częstowali uczestników wieczoru. Dwukrotna porażka Asseco Resowi w meczach finałowej rundy plus ligi. Pierwszy mecz Resowia przegrała w tiebreaku. Drugi zakończył się zwycięstwem PGS Kry Bełchatów 0-3. Mimo w miarę wyrównanej gry, obydwa zespoły przez cały mecz falowały, doprowadzając w końcu do tiebreaka. Ostatecznie to Skra cieszyła się ze zwycięstwa w rzeszowskiej twierdzy. Jeden i drugi trener zgodnie jednak podkreślali, że to był dopiero początek walki. Gratulacje zespołu Skry za zwycięstwo. Mogę powiedzieć tylko to samo, co po meczu pierwszym z Aksą. Będziemy walczyć, to jest jeden mecz, bardzo ciężki mecz dla nas dzisiaj był, ale to jest tylko jeden mecz. Oczywiście zespół z Bełchatowa ma dużą teraz przewagę przy zwycięstwie. Po zwycięstwie w pierwszym meczu, ale tak tutaj poprzednicy powiedzieli, że trzeba wygrać 3 mecze, żeby zdobyć mistrzostwo. Gramy dalej. Cieszymy się ze zwycięstwa. To był trudny mecz. Były momenty, w których graliśmy dobrze i w których gra nam nie szła. Walczyliśmy jednak, pokazaliśmy charakter. To dopiero pierwszy mecz. Do mistrzostwa, które chcemy wygrać, jeszcze daleka droga. Jutro kolejny mecz, kolejna walka. Musimy kontynuować swoją grę, nie lekceważyć przeciwnika i miejmy nadzieję, że jutro będziemy się cieszyć z kolejnego zwycięstwa. Nazajutrz nowy dzień i nowy mecz nie przyniosły radości wiernie kibicującym fanom Asseco Resowi. Sprawdziły się słowa Miguela Falaski, bo prowadzona przez niego Skra nie dała Resowi ugrać nawet seta. Dawno nie wygrywaliśmy w tej hali, a 2 razy z rzędu nie pamiętam, żeby nam się to przytrafiło. Nawet wspominaliśmy sobie po wczorajszym meczu, że bardzo miło było wyjść przy ciszy kibiców, którzy zawsze bardzo pomagają Rzeszowianom. Myślę, że pierwszy set miał ogromny wpływ i Rzeszowianom później grało się dużo ciężej, my graliśmy dużo lepiej. Było to widać na boisku, było widać naszą przewagę i wykonaliśmy to, co do nas należało w tym drugim i trzecim secie. No, tak jak mówię, pierwszy set zaważyła końcówkę.
Podopieczni Andrzeja Kowala nie dali rady rywalowi, przegrywając 0-3 i tym samym komplikując sobie sytuację w dalszej walce o medale. Czego zabrakło? Poniekąd wszystkiego. Zaczynając od naszej gry, kończąc na takim szczęściu, które też w zasadzie dzisiaj było po stronie Skry. Naprawdę zagrali dwa mecze świetnie, no i na pewno musimy sobie razem usiąść i sprawdzić, co poszło nie tak. Do Bełchatowa Resowia pojedzie jednak z otwartą głową, by wygrać tam dwa mecze i na ostatni wrócić na Podpromie. Graliśmy dwa pierwsze spotkania u siebie, gdzie w teorii powinniśmy się czuć świetnie i w zasadzie przechylić szale na swoją stronę. Nie możemy myśleć o niczym innym, o fanach, o hali, o tym, że jest 0-2, o Bóg wie czym, tylko musimy myśleć o swojej grze. Kolejne mecze w Bełchatowie 27 i 28 kwietnia, zaś ewentualny piąty mecz rozgrywany będzie w Rzeszowie 1 maja. I na koniec zaproszenie na bieg pamięci senatora Stanisława Zająca, który odbędzie się 1 maja. Start w Święcanach, a meta w Karpackiej Troi. Serdecznie zapraszam na trzeci bieg pamięci senatora Stanisława Zająca, który odbędzie się 1 maja tego roku. O godzinie 10:30 start z remizy strażackiej w Święcanach. Meta skansen Karpacka Troja w Trzcinicy. Jest to półmaraton, ale również odbędzie się bieg skrócony na 5 km w trakcie przebiegu tego biegu głównego. Można się zapisywać, już zapisało się kilkudziesięciu biegaczy. Można się zapisywać na stronie internetowej biegu, jak również odwiedzić moją stronę internetową, na której są wszystkie informacje razem z regulaminem. W tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.